Cześć, nazywam się Ignacy Obos i jestem edukatorem muzealnym w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Zapraszam na pierwszy odcinek cyklu warsztatów Zabawy ze sztuką. W pierwszym odcinku zajmiemy się wystawą Łukasza Rusznicy, aktualnie dostępną, w zasadzie niedostępną aktualnie fizycznie do oglądania w Muzeum Współczesnym, ale dostępną na stronie internetowej i tutaj też możemy sobie w ten sposób wejść. Wchodzimy sobie na stronę Muzeum Współczesne we Wrocławiu i oglądamy stronę internetową. Na stronie mamy dokumentację wystaw aktualnych, wystaw stałych, wystaw czasowych. Nas interesuje najbardziej ta wystawa, Rzeka Podziemna Łukasza Rusznicy. Jest to wystawa fotografii, ale jest to wystawa szczególna, ponieważ fotografie Łukasza Rusznicy odnoszą się do kilku zagadnień, nie tylko fotograficznych, można by tak to nazwać. Odnoszą się do zagadnień barw i te zagadnienia będą nas najbardziej interesowały podczas warsztatów, do odczuwania barw też zmysłami i na różne sposoby odczytywania barw, ale też opowiada historię o Japonii, o podróży artysty do Japonii. Tytuł Rzeka Podziemna jest również tytułem książki fotograficznej wydanej wcześniej w 2018 roku przez artystę. Na tej stronie mamy taki krótki tekst kuratorski, możemy go przeczytać. Mamy tutaj, i tutaj nas to najbardziej interesuje, materiały do pobrania, dokumentacja fotograficzna wystawy. Wejdziemy sobie, zobaczymy namiastkę tego, jakbyśmy mogli fizycznie uczestniczyć w tej ekspozycji. Możemy uczestniczyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem tutaj internetu. Wchodzimy sobie w wystawę, widzimy pierwsze zdjęcia, które pierwsze kadry przestrzeni muzealnej i fotografie. Fotografie oparte na kontraście barwnym, jak tu widzimy na tym zdjęciu. O kontraście barwnym sobie jeszcze powiemy za chwilkę. Fotografie nietypowe, bo tak jak mówiłem wcześniej, grające kolorem, pozwalające na odbiór koloru poprzez nasze zmysły w indywidualny sposób. Tak jak tutaj pokazujemy, historię z Japonii, historię roślin, prawda, i ludzi, jak to artysta nazywa, interesuje go tutaj materia, natura, rozumiana jako zespół istot biologicznych, fizycznych, ludzi, zwierząt, kamieni, bytów materialnych tak naprawdę. I kolor tutaj w tych pracach od razu rzuca się w oczy, buduje nam pewną narrację wystawy, ponieważ jak widzimy, no tutaj mamy nawet ramki zdjęć w kolorach nieprzypadkowych, bo mamy czarny, czerwony, żółty. Wcześniej mieliśmy czerwone pomieszczenie, czerwoną salę z wystawianymi tam fotografiami Rusznicy, a dalej mamy, jak tutaj widać na tym zdjęciu, salę żółto-niebieską, podzieloną na takie dwa kolory, właśnie żółty i niebieski. Na styku tych kolorów jest tutaj powieszona fotografia. O, tutaj dokładnie widać. No właśnie, te trzy kolory, które tutaj wymieniłem, żółty, czerwony i niebieski, są kolorami szczególnymi, ponieważ to są tak zwane barwy podstawowe. Dlaczego są podstawowe i dlaczego tak się nazywają, dowiemy się za chwilkę, bo przejdziemy sobie tutaj, no mam kolejną zakładkę, mam coś takiego jak koło barw. Koło barw to taki graficzny model, który jest przedstawiający układ kolorów, układ barw i te wszystkie barwy na tym kole możemy jakoś określić, nazwać, przypisać do pewnej grupy kolorów. I tak jak powiedziałem wcześniej, czerwony, żółty i niebieski to kolory podstawowe. Podstawowe są dlatego, ponieważ nie możemy ich uzyskać mieszając inne barwy. Mamy kolor żółty i nie możemy w żaden sposób uzyskać tego koloru, jeżeli zmieszamy jakieś dwa inne kolory. Natomiast na tej planszy, na tym kole barw mamy też inne, oprócz trzech podstawowych kolorów, mamy kolory tutaj, mamy zielenie, mamy fiolety, mamy
mamy pomarańcze i te kolory tutaj nazywają się kolorami pochodnymi. Pochodnymi dlatego, że pochodzą z wymieszania podstawowych barw, dwóch podstawowych barw. Czyli jak zmieszamy czerwony i niebieski, powstaje nam fioletowy. Jeżeli zmieszamy niebieski i żółty, powstaje zielony, a jak zmieszamy czerwony i żółty, powstaje nam pomarańcz. Więc mamy barwy podstawowe, barwy pochodne, ale jeszcze tutaj jedną rzecz możemy sobie powiedzieć, że są też barwy dopełniające, czy inaczej przeciwstawne. To są takie barwy, które są na tym kole barw naprzeciwko siebie. Są naprzeciwko siebie, przeciwstawiają się sobie i po prostu na tych barwach można budować kontrasty, ponieważ no, na przykład mamy zielony kolor i czerwony, to są barwy dopełniające, barwy przeciwstawne, mamy kolor pomarańczowy i niebieski, to też są barwy przeciwstawne, i żółty, i fioletowy. Więc te barwy przeciwstawne w zestawieniu ze sobą tworzą taki najbardziej mocny kontrast, przez co na przykład ten zabieg stosowano często w malarstwie ekspresjonistycznym. Ekspresjoniści malowali, używając właśnie zestawień takich kolorów przeciwstawnych obok siebie, żeby podkreślić kontrast, ekspresję swoich prac. No dobrze, tyle o kole barw. Przejdziemy sobie teraz do warsztatowej części, czyli pobawimy się troszeczkę w mieszanie barw za pomocą programu graficznego, prostego programu graficznego, który wszyscy mamy. Wpisujemy sobie tutaj w wyszukiwarce w panelu Start, wpisujemy sobie Paint i wchodzimy sobie w tą aplikację. Aplikacja jest dosyć prosta, ale sprawdzimy, jakie daje możliwości mieszania barw i czy te zasady, o których tutaj mówiliśmy, zasady mieszania barw, sprawdzają się również w przypadku takich programów komputerowych. Mamy kolor czerwony, mamy tutaj ustawienia kolorów, mamy paletę barw, można powiedzieć taką tutaj wirtualną, i mamy kształty rozmaite. Zrobimy sobie koło, zrobimy sobie najpierw czerwone koło, zrobimy je bez konturu, więc tutaj usuwamy kontur. Wypełnienie damy flamaster, ponieważ flamaster ma taki transparentny, to jest ważne właśnie, bo flamaster ma taki transparentny charakter, przezroczysty, więc te barwy będą, nakładając się na siebie, będą nam się mieszać. I robimy czerwone koło. Teraz kolejną rzeczą, którą chcemy zrobić, może być na przykład żółty trójkąt. Zrobimy sobie żółty trójkąt. Tutaj wybieramy kolory 1 i 2. Ten pierwszy to jest kolor konturu, drugi to kolor barwy, znaczy kolor tej płaszczyzny powierzchni, i robimy sobie trójkąt żółty. Jeżeli mamy już żółty trójkąt, to brakuje nam teraz błękitnego prostokąta, żebyśmy mieli trzy figury podstawowe, prostokąt, trójkąt i koło, i trzy, zrobimy może taki podłużny, i trzy kolory podstawowe. I teraz spróbujemy uzyskać kolory pochodne, czyli spróbujemy nałożyć jeden kolor na drugi, jedną figurę na drugą, żeby zobaczyć, co się z nimi stanie. Więc no, stwórzmy sobie jeszcze jeden prostokąt, albo taki bardziej kwadrat, no, zbliżony coś do kwadratu, niebieski, i nałożymy go na ten czubek trójkąta. Widzicie? Ten kolor, który tutaj się pojawił, to nie jest kolor niebieski i to jest kolor zielony. Może nie tak intensywny jak w tej palecie barw, jak tutaj, ale jest to kolor, który możemy uznać za jeden z odcieni zieleni, odcieni zielonego koloru. No dobrze, ruszamy dalej, robimy sobie teraz pomarańczowy, tutaj żółty musimy oczywiście ustawić, pomarańczowy kolor. Zrobimy sobie trójkąt, który będzie takim może bardziej, tym razem podłużnym, takim zamykającym nam kompozycję z tej strony, i wchodzimy nim na koło troszeczkę niżej. I zobaczcie, mamy tutaj pomarańczowy kolor teraz. Wygląda to dosyć fajnie i teraz musimy spróbować uzyskać fiolet
z fioletem jest różnie, jak wiecie, jak próbujecie. Oczywiście możecie sobie wszyscy sami mieszać kolory nie tylko w komputerze, możecie wziąć kredki, możecie wziąć farby, sprawdzić, jak to się miesza, czy te zasady działają, czy mieszając barwy podstawowe możemy faktycznie uzyskać barwy pochodne, wszystkie, i czy z tych barw pochodnych możemy zmieszać jeszcze na przykład kolory dopełniające, żeby uzyskać taką szarość, taki kolor brudny i zobaczyć, ile możemy, to może takie ćwiczenie dla was, w sumie bardzo ciekawe, możemy spróbować z trzech podstawowych kolorów, mając tylko trzy farbki, czerwoną, żółtą i niebieską, spróbować uzyskać jak najwięcej kolorów. Jeżeli to zrobimy, proszę was o to, żebyście się dzielili w komentarzach swoimi efektami pracy, wynikami. Ja jestem ciekaw, jak dużo kolorów wam wyjdzie z tych podstawowych. I myślę, że można się fajnie pobawić. No dobrze, tu mamy kolor taki fioletowy, który bardziej tutaj może wchodzi w taki kolor bordowy, ale jest to na pewno, nie jest to czerwień, powiedzmy. Nie jest to ta czerwień ta sama co tutaj. Po zmieszaniu z błękitem ta czerwień dostaje troszeczkę takiego właśnie błękitnego domieszki błękitu i staje się takim bardziej fioletem. No dobra. Nasza praca tutaj podstawowe zasady zostały przekazane. Teraz możemy improwizować, możemy się bawić dalej w mieszanie barw, do czego was zachęcam. Bawić się tym programem, ponieważ program jest bardzo przyjemny. Możemy spróbować sobie robić inne rzeczy. Dla przykładu może pokażę kilka efektów, które można uzyskać. Na przykład nakładając tło. Wtedy nałożyliśmy żółte tło na nasz obszar cały roboczy i poznikały nam nasze prace. Został nam tylko, znaczy w zasadzie wszystko nam zostało, ale nie takie kolory jak mieliśmy od początku, bo czerwony stał się pomarańczem, żółty stopił się dwa odcienie żółtego, niebieski stał się zielonym. I teraz, jeżeli chcemy z powrotem uzyskać te kolory, możemy je teraz dawać na wierzch, prawda? Możemy na wierzch dać tutaj z powrotem może drugie koło czerwone i dalej mieszać. Widzicie, ten tutaj czerwony z pomarańczowym sprawia, że ta czerwień tutaj jest taka mocniejsza, jest bardziej intensywna, że te kolory się nawarstwiają. Możemy próbować te barwy w taki sposób robić, układać kompozycję. Może to być kompozycja, może być to opowieść jakaś wasza, bo mamy też różne kształty, prawda? Możemy zrobić może niebieski dla odmiany kolor. Używam, jak zobaczcie, tylko trzech kolorów podstawowych, żeby stworzyć tą kompozycję, a widzicie, jak już jest dużo kolorów. Taką spłaszczoną gwiazdkę. Może tutaj w rogu umieścimy. Do tej gwiazdki damy może taki trójkąt żółty tutaj, który by ją przeciął na pół. Zobaczymy, tak, no nie wygląda to dobrze. Może takie światło, o. On się będzie rozciągał. Musimy go złapać tutaj za ten, o. I ta, no, nabrała takiej trochę trójwymiarowej struktury. No dobrze, i możemy też oczywiście wypróbować inne narzędzia, jak pędzle, wybrać jakiś kolor malunku, możemy rysować. Możemy tylko spróbować działać na figurach geometrycznych, co też jest ciekawe, bo z figur geometrycznych możemy stworzyć bardzo dużo. Możemy też użyć takiego narzędzia jak wypełnienie tutaj, wypełnić kolorem i możemy, jak chcemy z powrotem wrócić do intensywnego koloru w jakimś kształcie, to możemy nadać mu taki kolor, żeby on wtedy się pojawił z przodu, ale nie cały, bo ten obszar jednokolorowy to jest bardzo dobry, bo można zobaczyć, jak kolor został wymieszany. O, popatrzcie, tutaj ten program nie złapał tej części koła, no bo ona jest innym, ma inny kolor, ma inny odcień. Tak samo tutaj nie złapał nam tej części, bo ma inny odcień. Jak teraz położymy tutaj kolor, to kolor nie obejmie tego trójkąta, tylko samą tą część koła. Dobrze, słuchajcie, zapraszam was do zabawy, zachęcam do tego i spotkamy się na kolejnych warsztatach z cyklu Zabawy ze sztuką niedługo. Zapraszam i dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Do widzenia, do zobaczenia.